zostaliśmy docenieni. Wśród grona tutaj na sali jest wielu naszych klientów. Widocznie nasze podejście, nasza kultura biznesu odpowiada, skoro zagłosowali nie tylko na mnie, ale na naszą firmę. Muszę przyznać, że generalnie ja robiłam swoje i nie liczyłam na żadne, że tak powiem, profity i uznanie, bo wiadomo, jak się ktoś podejmuje jakieś prace, to trzeba ją wykonać, prawda? Orzeł polskiej stolarki, przyznany dzisiaj panu Andrzejowi Wiśniewskiemu, jest bardzo ważnym wyróżnieniem dla naszej firmy. Przede wszystkim dlatego, że przyznaje go branża. Takie nagrody w tej chwili są potwierdzeniem tej naszej myśli technicznej, którą w tej chwili w firmie prezentujemy i to w tej chwili efekty widać właśnie w mediach, w rankingach, w różnych ankietach. To jest już czwarty kongres. Na tym kongresie co roku jest więcej ludzi. Myślę, że coś z tego będzie.